No, koncentruję się. Jak teraz patrzę się, to wygląda O, jakby teraz jesteśmy, już się połączyliśmy. Już kilka osób nawet z nami jest, tutaj widzę i nawet już dwie osoby się z nami witały, także dobry wieczór bardzo serdecznie. Pani Katarzyna i pani Ida, chyba 10 minut przed webinarium już tutaj wysyłały nam wiadomości. Bardzo miło się z Państwem dzisiaj spotkać. U mnie jest to po krótkiej przerwie, ponieważ ostatnio webinarium prowadził za mnie kolega, także tym bardziej mi miło wrócić na wizję. A jeszcze milej, że po drugiej stronie mam gościa, który mi osobiście jest już bardzo dobrze znany. Bo jest to Ola Żabicka, z którą ostatnio miałam przyjemność gościć w Polskim Radiu. Ola, zostawię Ci momencik na to, żebyś się sama przedstawiła i żebyś powiedziała krótko, o czym my tu dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobry wieczór, nazywam się Ola Żabicka. Jestem terapeutką dziecięcą i również autorką metody wychowawczej, którą nazywam wychowanie przez wzmacnianie, ponieważ takim głównym narzędziem, jakim pracuję, jest wzmocnienie pozytywne. I zajmuję się głównie pomocą dla rodziców, właśnie dzieci zbuntowanych, tak jak mamy to w dzisiejszym tytule, jak dogadać się z małym buntownikiem. A wszystko zaczęło się dlatego, że sama jestem mamą i trafiło mi się dziecko, które właśnie urządziło mi taką rebelię w domu w pierwszych latach swojego życia i musiałam szukać takich nieoczywistych sposobów, żeby współpracę, a jako że udało, to postanowiłam się dzielić z innymi rodzicami. No i dzisiaj będziemy właśnie z Olą rozmawiać i próbować rozgryźć takiego małego rebelianta, żeby sobie z nim trochę poradzić. Natomiast ja jeszcze zapomniałam wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, bo dzisiaj się spotykamy w wyjątkowych okolicznościach, bo jest to ostatnie webinarium z serii Letniej Akademii Life Kit. Ale nic straconego, bo zaplanowaliśmy już kolejną edycję. Jako że Letnia Akademia spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, nasi prelegenci byli wspaniali, bardzo fajnie nam się rozmawiało i też zebraliśmy dużo dobrych opinii, to już od września startujemy z kolejną edycją letniej, już nie letniej, przepraszam, Akademii Life Kit. Przygotowaliśmy kolejnych ponad 20 prelegentów, także będzie się działo, a ty dzisiaj, Ola, domykasz letnią edycję, także nie byle co. Zaszczycona. Dobrze, przejdziemy sobie powoli do meritum. Ja jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli ktoś chce o coś Olę zapytać w związku z tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, to będzie na to czas pod koniec naszej rozmowy. Także śmiało proszę pisać. Mamy nadzieję, że Ola sobie poradzi z waszymi pytaniami. Zacznijmy sobie może w ogóle od tego, bo wspomniałaś, że jesteś w ogóle autorką metody. Ja już wiem, że nie mogę używać tego słowa, więc użyję słowa ideologia. Ideologii pozytywnego wzmacniania. Skąd w ogóle pochodzi ten termin? Ten termin, wzmacnianie pozytywne, pochodzi z psychologii. Psychologii badającej ludzkie zachowania i samo wzmocnienie pozytywne to jest termin neutralny. On po prostu oznacza technicznie każdą konsekwencję, która jest dla nas na tyle korzystna, że my mamy ochotę coś zrobić jeszcze raz. Jeżeli wystąpiło jakieś nasze zachowanie, podjęliśmy jakąś decyzję, konsekwencja była dla nas dobra i robimy to jeszcze raz w nadziei, że ona znowu nastąpi. Ta konsekwencja to jest właśnie wzmocnienie pozytywne. I co się okazuje, że to, co najbardziej nas kształtuje, to nie są nieprzyjemne jakieś doświadczenia, to nie są nauczki, które nam daje życie, tylko właśnie te przyjemne konsekwencje, a najbardziej wpływają na nasze decyzje i nawyki, kiedy one są natychmiastowe i pewne. I wykorzystując to, możemy pracować z różnymi dziecięcymi trudnościami. I tutaj już wkracza metoda wychowawcza. Możesz mówić metoda wychowawcza, tylko że tak jak w naszej takiej wstępnej rozmowie ja zaznaczałam, że tutaj nie ma takiego jednego terminu, który by określił psychologów czy terapeutów pracujących z rodzicami tymi metodami. Ponieważ jeżeli pracujemy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, to jest to terapia behawioralna. Natomiast jeżeli korzystamy z tych różnych technik i z tego dorobku, no w pracy z różnymi ludźmi, bo to jest tak naprawdę
metoda, która jest wykorzystywana w bardzo wielu dziedzinach życia, tam, gdzie możemy poprawić czyjeś funkcjonowanie, kogoś czegoś nauczyć w taki właśnie sposób, korzystając z tego wzmocnienia pozytywnego i z całej tej wiedzy, którą nam serwuje psychologia zachowań, no to tutaj nie ma takiej jednej nazwy, która by, że ktoś by rzucił i byłoby wiadomo, oho, tutaj chodzi o tą właśnie, a nie inną metodę. No ale ja próbuję zaproponować właśnie taką nazwę wychowanie przez wzmacnianie. To jest taka moja próba właśnie zebrania tego wszystkiego w jednym miejscu. A ciekawa jestem, bo właśnie czytając o wychowaniu przez wzmacnianie, natknęłam się gdzieś na termin wzmacniania pozytywnego, ale natknęłam się też na termin wzmacniania negatywnego. Czy to gdzieś też ma jakiś związek z tą metodą? Tak, to znaczy metoda wykorzystuje całą wiedzę dostępną, a ten dorobek jest ogromny, na temat mechanizmów kształtujących ludzkie zachowania i wzmocnienie negatywne też tam się znajduje. Też dobrze jest być tego świadomym. Wzmocnienie negatywne to jest taka konsekwencja polegająca na tym, że czegoś udaje nam się uniknąć i to nas wzmacnia. Więc jest to troszeczkę inny mechanizm, dobrze jest o tym wiedzieć, na przykład jak się jest terapeutą. Natomiast w tej metodzie pracy z rodzicami i dziećmi nie jest to może kluczowy termin. Mhm. To wróćmy sobie tak stricte do twojej metody, czyli to wychowania przez wzmacnianie. I gdybyś miała opowiedzieć wszystkim tutaj, bo ja już trochę o tym wiem, bo miałam się sposobność z tobą spotkać, ale gdybyś miała tym, którzy oglądają nas dzisiaj po raz pierwszy, wyjaśnić, na czym to polega. Mhm. Bardzo chętnie. Metoda polega na tym, że tak naprawdę przerzucamy całą naszą uwagę nie na to, co dzieje się złego, nie na te na przykład zachowania, których chcielibyśmy, żeby było u dziecka mniej, tylko na to, co chcemy budować, na to, co chcemy wzmacniać. Ponieważ no to też jest wynik jakby wieloletnich i prowadzonych terapii na różnych grupach i badań naukowych, że jeżeli chcemy, aby ktoś zaczął zachowywać się lepiej, jeżeli chcemy komuś pomóc w jakichś trudnościach, to nie poprzez serwowanie tej osobie negatywnych konsekwencji, tylko poprzez wypracowanie nowych zachowań, które wskoczą na miejsce tych zachowań nieodpowiednich. Ponieważ jeżeli na przykład dziecko zachowuje się w jakiś sposób, który jest no, nieakceptowalny społecznie, albo który dla niego jest niebezpieczny, czy jest to agresja, czy są to jakieś ucieczki, czy są to no, różnego rodzaju zachowania się pojawiają, no to musimy go nauczyć czegoś nowego w to miejsce. I to jest, wydaje mi się, sedno metody, że skupiamy się na rozwijaniu wartościowych zachowań i umiejętności. Mhm. Tutaj Ola, przechodząc tak już sobie do pierwszego podpunktu, Ola zasugerowała mi wcześniej, kiedy przygotowywałyśmy się do rozmowy, żeby poruszyć tematykę zabawy w wychowaniu przez wzmacnianie. Więc zacznijmy sobie może właśnie od tego, gdzie ona jest umiejscowiona, ta zabawa, jakie ona ma znaczenie w metodzie, którą reprezentujesz? Zabawa jest tak naprawdę kluczowa dla relacji rodzica z dzieckiem, a zwłaszcza jest ważna, kiedy zaczyna się dziać coś złego. Jest to związane z faktem, że bardzo często, w większości przypadków, trudne zachowania dzieci związane są z potrzebą uwagi ze strony rodzica. Tak więc, i zazwyczaj jest niestety tak, że czy rodzica, czy też wychowawcy, opiekuna, dorosłej osoby, że w momencie, kiedy dzieci zachowują się spokojnie, kiedy się cichutko bawią, czy sobie coś czytają, to nie zwracamy na nie za bardzo uwagi, bo wtedy łapiemy tą okazję, żeby coś tam swojego zrobić, żeby, nie wiem, posprzątać, odpisać na maile, odpocząć, zdrzemnąć się i w ogóle to tak naprawdę ignorujemy. Ale dopiero nasza czujność się budzi, kiedy zaczyna się dziać coś złego. I w ten sposób dajemy dzieciom taki nieświadomy przekaz, że to, kiedy one są, zachowują się w porządku, to nie jest dla nas ważne, że sposobem na uzyskanie naszej uwagi są te nieodpowiednie zachowania. I bardzo często te trudniejsze, w cudzysłowie, dzieci
no, wypracowują sobie właśnie repertuar różnych bardzo takich problematycznych zachowań, żeby ściągnąć tą uwagę. Metoda pracy na sam początek, jakby na pierwszy rzut poprzez zabawę polega na tym, że my nasycamy dziecko tą dobrą uwagą. A wręcz ta nasza uwaga, ta nasza akceptacja jest zagwarantowana. Jest taka metoda terapeutyczna, która się nazywa czas zabawy, która polega na tym, że codziennie rodzic bawi się z dzieckiem i to wcale nie muszą być 2 godziny, wystarczy kwadrans albo 20 minut, ale takiej bardzo, bardzo wartościowej zabawy, żeby dziecko wiedziało, że ono nie musi, nie wiem, rzucać kwiaty klockami albo nie musi gryźć brata, żeby mieć tą uwagę rodzica, że ono ją dostanie. I takie nasycanie uwagą to jest pierwszy cel zabawy. Druga rzecz jest taka, że dzieci w takim codziennym życiu mają bardzo małą kontrolę nad tym, co się wokół nich dzieje. I bardzo dużo jest wobec nich oczekiwań. One są ciągle bombardowane poleceniami, różnymi komunikatami, że coś robią źle, że coś mają zaraz zrobić, że coś muszą skończyć. Natomiast czas zabawy to jest ten moment, kiedy to dziecko może mieć kontrolę. Kiedy to ono może decydować, co się będzie działo. I dlatego bardzo ważne jest, żeby bawić się umiejętnie. Żeby w trakcie tej zabawy nie narzucać niczego dziecku, tylko żeby za nim podążać. Żeby nie traktować zabawy jako kolejnej okazji do tego, żeby dziecko korygować, żeby dziecko uczyć, żeby je edukować, żeby je uczyć sprzątania, przegrywania bez łez i tak dalej. To jest po prostu czas, kiedy dziecko może poczuć się, że to ono tutaj gra pierwsze skrzypce. Wspomniałam tutaj o tym przegrywaniu. To jest bardzo często rodzice myślą, że oni muszą koniecznie uczyć dziecko w trakcie zabawy gry na przykład zgodnie z zasadami. Bo przecież jakby to było, gdyby dzieci nagle zaczęły łamać te zasady. Ale dzieci będą jeszcze miały szansę się tego wszystkiego nauczyć i też nauczą się przegrywać. Natomiast jeżeli podczas tej zabawy pozwolimy im ułożyć swoje własne zasady, to możemy świetnie im zamodelować, w jaki sposób my do tych zasad się podporządkujemy. Że robimy to bez na przykład wykłócania się. Nie mówimy, no jak to, ale przecież ja tutaj teraz miałam swój ruch, prawda? Tylko mówimy, okej, taka jest zasada, to ja tak zrobię. Możemy pokazać, że umiemy przegrywać z uśmiechem. Więc to są świetne okazje, żeby i modelować różne zachowania, i żeby oddawać dzieciom kontrolę, i żeby pokazywać im naszą akceptację. Bez takiego mówienia, o, ta wieża to jest krzywa, mogłaby być lepiej ustawiona, albo to ja ci pomogę zrobić te puzzle, bo widzę, że sobie nie radzisz. A użyłaś wcześniej terminu wartościowa zabawa. Co dokładnie masz na myśli, myśląc, że zabawa jest wartościowa? To jest zabawa wartościowa nie w takim potocznym znaczeniu, że na przykład ja podczas tej zabawy przemycam dziecku słówka z angielskiego, prawda? Albo go przepytuję z kolorów. Tylko zabawa wartościowa dlatego, że wzmacnia więź dziecka z rodzicem, daje mu ogromne poczucie akceptacji i podnosi jego samoocenę. Ponieważ to jest ten czas, kiedy my możemy też pochwalić dziecko za to, jakie jest kreatywne, jakie ma fajne pomysły. Naprawdę on nie musi sprostać naszym żadnym wymaganiom, żeby na tą pochwałę zasłużyć. I również, co jeszcze raz powtórzę, zauważyć to dziecko, być z nim, nie tylko obok niego, ale z nim, zaangażować się w tą zabawę tak w pełni. Mhm. Jesteś w stanie, bo może cały czas omawiamy to tak teoretycznie, a może byłabyś w stanie na jakimś takim praktycznym przykładzie, co przychodzi ci do głowy, rzeczywiście podać taką sytuację problematyczną, w której dużym rozwiązaniem może być właśnie podejście do tej zabawy. Tak naprawdę to zawsze wtedy, kiedy zaczyna się coś psuć, to jest dobre rozwiązanie. Czyli wyobraźmy sobie, że dziecko na przykład bardzo buntuje się na wszystko, co rodzic każe mu zrobić. Przedszkolaki bardzo często to robią. Nie pozwalają się rano ubrać. Nie chcą siadać do stołu, nie chcą myć rąk. Tych zachowań takich jest mnóstwo. I
rodzic ciągle, prawda, ciśnie. Zaraz się do tego też odniosę w kolejnym punkcie, jak od tego troszeczkę odejść. I zabawa to jest ten moment takiego wytchnienia i ona powinna być niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, że się, nie wiem, że był jakiś konflikt rodzica z dzieckiem, to ochłonąć, zaprosić dziecko do zabawy, po prostu nie wracać do tematu i wzmocnić tą więź. Mm-hmm. Dobrze, że właśnie zagaiłaś już o ten fragment, to co mówiłaś, że rodzic ciśnie, bo to jest następna rzecz, o którą chciałam Cię zapytać. Stosując pozytywne wzmacnianie, czy w ogóle w jakiś sposób formułuje się do dziecka takie konkretne polecenia? Jak się je formułuje? Mm-hmm. Więc jeżeli chodzi o polecenia, to tutaj również jakby ten dorobek naukowy związany z psychologią behawioralną wykazał, że to, co jest najlepiej odbierane, daje najlepsze rezultaty, jeżeli chodzi o komunikat, to są komunikaty pozytywne. Czyli zamiast skupiać się na tym, czego dziecko nie powinno robić, na przykład wyobraźmy sobie, że dziecko skacze po kanapie. Więc zamiast mówić mu nie skacz po kanapie, o wiele skuteczniejsze jest, jeżeli powiemy mu zejdź z kanapy. Ponieważ zawiera w sobie od razu nasze oczekiwanie. Dziecko od razu wie, co ma robić. Bo jeżeli powiemy mu nie skacz po kanapie, to może równie dobrze znaczyć, ale turlaj się po kanapie na przykład, prawda? Czemu nie? Prawda? Albo nie bij brata, ale może go gryźć na przykład. Więc ale baw się ładnie z bratem, bądź miły dla brata, to już jest zupełnie inny przekaz. Więc to jest pierwsza rzecz. Te pozytywne polecenia, niektórym się wydaje, że to jest takie udziwnienie, ale to naprawdę zostało przebadane, sprawdzone i jest to po prostu skuteczne. Dziecko też nie dostaje tego komunikatu, co jest trudnym zachowaniem, a okazuje się, że nawet mówienie o tych rzeczach może te zachowania utrwalać u dziecka. Ponieważ tak jak powiedziałam, chyba 90% u dzieci to prawidłowo rozwijających się, bo inaczej to wygląda u dzieci na przykład o całościowych zaburzeniach rozwoju, ale u dzieci takich, no powiedzmy z trudnościami, ale bez diagnozy, 90% trudnych zachowań ma podłoże właśnie takie, że chcą one zdobyć uwagę rodzica. Więc również mówienie o tym, że no, jak ty się brzydko zachowujesz, skaczesz tutaj po kanapie, dokuczasz mamie, również utrwala te zachowania u dziecka, ponieważ one gdzieś tam, te komunikaty bardzo wchodzą w pamięć. Dziecko również dostaje taką listę, co to są za zachowania, które sprawią, że mama czy tata zwrócą na mnie uwagę. Tymczasem my chcemy, aby dziecko współpracowało, aby nas posłuchało, więc jeżeli mówimy w sposób pozytywny, formułujemy te polecenia, to po prostu i nie wzmacniamy tych trudnych zachowań i równocześnie dziecko od razu wie, czego od niego oczekujemy. Mhm. Czyli tak typowo nakazy są dopuszczalne, tylko muszą mieć to pozytywne brzmienie, tak? Dobrze rozumiem. Oczywiście, no bo tak ogólnie celem jest co? Wychowywanie dziecka. Musimy człowieka jakoś pokierować małego, prawda? On musi się bardzo wielu rzeczy nauczyć i jest mnóstwo takich oczekiwań, które rzeczywistość nakłada na małe dziecko. I choćbyśmy byli, nie wiem jak, takimi permisywnymi rodzicami, którzy by chcieli bardzo, bardzo podążać za dzieckiem, dać mu tego luzu, ale są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy. Dziecko no, powinno coś zjeść, dziecko powinno się myć, od czasu do czasu przynajmniej. Są rzeczy związane z bezpieczeństwem, są rzeczy ze zdrowiem. No co możemy zrobić, jeżeli dziecko, które jest chore i musi przyjąć antybiotyk, odmawia? Zostaje nam tylko bardzo nieprzyjemne rozwiązanie, jakim jest jeżdżenie z dzieckiem na zastrzyki. Więc to są takie metody, sposoby, które pozwalają uniknąć na przykład siłowych rozwiązań, jakimi jest zastrzyk. Czyli jak już jesteśmy przy tych nakazach, to jak w takim razie formułować je jak najskuteczniej, żeby ta współpraca rzeczywiście przebiegała optymalnie dla rodzica i dla dziecka? I teraz powiem coś, co może znów zabrzmi tak, jak ja bym namawiała rodziców do tego, żeby wszystko tym dzieciom odpuszczali, ale prawda jest taka, że im mniej poleceń, tym bardziej są one skuteczne.
To jest związane z tym, że no, tych poleceń po prostu wydajemy każdego dnia, w każdej godzinie bardzo, bardzo dużo. Amerykańscy uczeni wszystko oczywiście policzyli już i zmierzyli i wyliczyli, że przeciętny rodzic wydaje dziecku kilkanaście poleceń na pół godziny, a tacy bardziej wymagający rodzice około 40 na pół godziny, czyli więcej niż jedno na minutę. To jest dużo. No i po prostu dla dziecka to jest zatrzęsienie tych poleceń. No i trudno się dziwić, że dzieci się no, niechętnie spełniają polecenia. Nie chodzi tutaj o to, żeby dzieci jak żołnierze wszystkie nasze rozkazy i widzimisię po prostu spełniały, tylko chodzi o to, żeby również jakby zapewnić to funkcjonowanie rodziny, żeby to dziecko też, no, żebyśmy byli w stanie iść rano właśnie ubrać i zjeść śniadanie, wyjść do przedszkola bez płaczu. No to chodzi o takie typowe codzienne sytuacje, a jeżeli dziecko się rozpędzi w tej współpracy, to i potem na przykład jak będzie w szpitalu, to nie będzie problemu. No ja byłam w ubiegłym roku z synkiem w szpitalu. Widziałam, jakie tam dramaty się rozgrywały u dzieci takich właśnie mało współpracujących, kiedy nagle się okazało, że na przykład trzeba przebrać się w specjalny taki fartuch przed operacją, a te dzieci po prostu, no skoro odmawia na co dzień mamie ubrania się, to i tym razem było to bardzo trudne. No i te sytuacje później były naprawdę bardzo, bardzo trudne. Więc nawet jeśli nam się wydaje, że to nie jest takie ważne, to pomyślmy, że później mogą się pojawić sytuacje, gdzie ta współpraca będzie naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Więc zależność jest taka, im częściej dziecko ignoruje nasze polecenia, tym bardziej spada nasz autorytet i tym te nasze polecenia przestają być skuteczne. Więc ważne jest, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy ja rzeczywiście muszę dziecku jakieś polecenie zadać. Jeżeli jest tak, że na 10 moich poleceń dziecko jest w stanie wykonać tylko jedno albo dwa, to się zastanówmy, czy z tych 8 nie moglibyśmy kilku wyrzucić po prostu. Żeby dojść do takiej sytuacji, że jednak, no nie wiem, 2/3 tych poleceń są spełniane, zejdźmy z oczekiwań na chwilę. Jeszcze będzie czas, żeby różne rzeczy wypracować. Na przykład, jeżeli dziecko jest bardzo zbuntowane i jest nam trudno w takich codziennych rutynach, ja ciągle do tego wracam, bo to jest chyba najbardziej typowy przejaw takiego braku współpracy u dzieci małych, takich dwulatków czy dzieci przedszkolnych, że one nie chcą się ubierać, nie chcą się myć, nie chcą wychodzić z domu, nie chcą wracać do domu, nie chcą wejść do wanny, a potem nie chcą z niej wyjść i to się robi bardzo, bardzo trudne. To wtedy zastanówmy się, czy u takiego dziecka na przykład ważne jest wymaganie, żeby sprzątało po sobie. Jeśli ono nic nie chce wykonywać z tych takich rzeczy, które są naprawdę ważne dla funkcjonowania. To może na razie to sobie odpuścić i wrócić do tego, jak dziecko będzie już właśnie bardziej skore do współpracy. Albo czy dziewczynka musi mieć koniecznie na przykład warkoczyki zaplecione, jeśli nam się nie daje uczesać. Może możemy jej obciąć włosy albo po prostu złapać gumką i też nie będzie problemu. Więc chodzi o to, żeby sobie wybrać te rzeczy, które są dla nas ważne i jak już wybierzemy, to dopilnować wyegzekwowania. Będzie nam o wiele łatwiej, jeżeli tych poleceń będzie 4, żeby już być przy tym dziecku i na przykład wziąć je za rękę i na przykład, nie wiem, podejść do tej łazienki i wejść, pomóc mu wejść do tej wanny, niż powiedzieć 15 poleceń i później nie mieć ani energii, ani możliwości, żeby dziecko przypilnować, żeby je wykonało. Ale właśnie, bo to jest bardzo powszechna sytuacja, o którą nas też bardzo często pytają rodzice i gdzieś to się już też przewijało podczas naszych webinariów. Zdarza się sytuacja, kiedy dziecko po prostu usilnie nie chce po raz enty, po wielu prośbach, wykonać danej czynności. Przyjmijmy sobie, że czynność jest ta jednak dość istotna do wykonania. Aha. Powiedz mi, jaki jest twój sposób na to, jak w takiej sytuacji zachować spokój i jak rozwiązać ten problem? No, żeby pracować nad tym problemem, to już jest trochę za późno. To jakby jest to coś, co musimy sobie wziąć do serca i się zastanowić, co z tym zrobimy następnym razem, prawda? No, musiałabyś mi tutaj dać jakiś konkretny przykład, co by to mogło być.
Powiedzmy, że dziecko usilnie odmawia, nie wiem, wyjścia chociażby do przedszkola. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo tak na... To jest strasznie trudna rzecz akurat. No, tutaj jest bardzo złożony problem. A może coś prostszego, może właśnie ubrania się. No to tak, mamy tutaj dwa wyjścia tak naprawdę. Jedno jest takie, że zostawiamy dziecko w piżamie i tyle. Jeżeli to jest sobota, niedziela, to w ogóle nie ma żadnego problemu, prawda? To jest jego sprawa, czy będzie sobie chodzić w piżamie, czy nie. Jeżeli dziecko usilnie odmawia przed wyjściem z domu, to możemy powiedzieć, słuchaj, możesz sobie wybrać, albo się teraz przebierzesz, albo pójdziesz w piżamce. Mogę ci wziąć tą piżamę do samochodu. Możemy się jeszcze przebrać w szatni. Wydaje mi się, że część dzieci na to pójdzie, jeżeli dostanie wybór, tak? Bo jednak wtedy ono się nie będzie czuło takie jednak ubezwłasnowolnione. Mhm. Natomiast no z częścią, no to co mamy do... Jaki mamy wybór? Albo zabrać je w piżamie rzeczywiście, na tą piżamę naciągnąć jakiś dres. No ubierania na siłę, no nikt tego nie lubi i ja też nie chcę do tego zachęcać. Na pewno jeżeli taka sytuacja się zdarzyła raz, drugi, to przede wszystkim bym zaczęła wzmacniać pozytywnie te sytuacje, kiedy dziecko się ubiera. I to jest tak naprawdę sedno metody wychowania przez wzmacnianie. Że widzimy, że jest problem, czyli już układam sobie plan. Co mam zrobić, żeby dla mojego dziecka bardziej atrakcyjne było ubranie się niż nieubranie? Bo jeszcze jedną rzecz chciałam zaznaczyć, że jeżeli my będziemy dziecko namawiać, będziemy załamywać ręce, będziemy prosić, błagać, przekupiać, to możemy mieć pewność, że dziecko kolejnym razem też nie będzie chciało się ubrać. Więc tutaj musimy zareagować bardzo spokojnie i bardzo neutralnie. I jeszcze jedna rzecz. Takie zachowania w stylu nie chce się ubrać, to jest bardzo takie silne wołanie o to, żeby dziecko z jednej strony miało jakieś takie bardzo jasne granice, a z drugiej strony, żeby dostało trochę kontroli. I tą kontrolę, tutaj wrócę do pierwszej rzeczy, o której mówiliśmy, możemy dać dziecku w zabawie. Więc, ale to są takie rozwiązania troszkę bardziej długofalowe, ale jednak to właśnie się wszystko razem gdzieś tam łączy. Mhm. Wróćmy jeszcze na sekundę do tych poleceń. Mówiłaś o tym, że rzeczywiście na 10 poleceń można to przemyśleć, czy wydać je wszystkie. A czy można jakoś takie typowe polecenie zastąpić jakimś innym komunikatem? Na przykład zamiast ubierz się, powiedzieć co? Tak naprawdę najlepiej sprawdzają się proste komunikaty. Ale to, co wielu dzieciom osłodzi to polecenie, to będzie wybór. To będzie wybór, tylko że chciałam tutaj z własnego doświadczenia i pracy z rodzicami i własnego jako mamy małego buntownika zaznaczyć, że dla wielu dzieci po prostu to nie będzie miało znaczenia, że dostało na przykład wybór, czy ono założy bluzeczkę niebieską czy zieloną, ponieważ tak naprawdę to nie chodzi o to. W tym wszystkim, że dziecko się nie chce ubrać. Tu chodzi o zaznaczenie czegoś, o tą właśnie potrzebę posiadania jakiegoś małego kawałeczka świata, które dziecko jest w stanie kontrolować, wyrażenie swojej woli. Więc to czasami wybór działa, czasami to, co powiedziałam, że można powiedzieć, czy ubierzesz się sama, czy mam ci pomóc się ubrać. Prawda? To też jest wybór. Więc wybór bardzo często pomaga, nie zawsze. Natomiast ja zalecałabym proste komunikaty, ponieważ im prostsze, tym po prostu ta komunikacja jest łatwiejsza i bardziej zrozumiała. Mhm. Korzystając z okazji, że połowa naszej rozmowy jest już za nami, to przypominam raz jeszcze wszystkim, którzy nas słuchają, a jest z nami trochę osób, że Ola może też odpowiedzieć na wasze pytania, więc właściwie to już jest ten czas, kiedy możecie je powoli przygotowywać, jeżeli jakieś są oczywiście. A my wracamy sobie do wzmacniania. Ono nie obejmuje w swojej ideologii wyznaczania dziecku kar, prawda? Mm-hmm. Tak naprawdę wzmacnianie pozytywne zastępuje kary i to znacznie skuteczniej. Mogłabym tak naprawdę godzinami mówić o tym, dlaczego kary, chociaż wydaje nam się, że działają, to nie działają na dłuższą metę. Powiem tylko tak bardzo krótko, że... Może chociaż tak, mamy troszkę czasu.
Kara nie niesie w sobie dla dziecka żadnej informacji, jakie zachowanie jest dobre. Ona przerywa zachowanie i czasami rzeczywiście tak się dzieje i to sprawia, że rodzice chętnie po te kary sięgają. Karą w rozumieniu psychologii zachowań jest każda nieprzyjemna konsekwencja, która sprawia, że jakieś zachowanie się zatrzymało, więc na przykład krzyczenie na dzieci jest tutaj z karą technicznego punktu widzenia. To, że mama nakrzyczy na dziecko albo zrobi nawet taką groźną minę, czy że zagrozi czymś, że coś odbierze, więc to po prostu jest bardzo krótkofalowa strategia, ponieważ dziecko ukarane i tak nie wie, co ono ma zrobić w miejsce tego zachowania. Również może dojść do takich sytuacji, że no, to jest też związane z naturą człowieka, że człowiek się przyzwyczaja do różnych nieprzyjemnych czynników. To się nazywa habituacja w psychologii. I żeby te kary były skuteczne, to niestety one muszą być coraz silniejsze. I później dochodzi do eskalacji tych kar, dochodzi po prostu do przemocy domowej, mimo że rodzic zaczynał na przykład tylko od krzyku, ale potem już ten krzyk nie działał. Te emocje gdzieś tam działają i rodzic na przykład potrząsnął dzieckiem, a potem je popchnął i to po prostu bardzo szybko eskaluje. I jest też jeden taki bardzo przykry też taki skutek uboczny kar. Często jest tak, że rodzic, który wymierza tą karę w silnych emocjach, później tego żałuje, jest mu przykro, przychodzi do dziecka, przeprasza go, przytula i jest to nagle się okazuje, że to jest dla dziecka sposób, żeby tą bliskość od rodzica dostać. I zaczyna gdzieś tam też podświadomie oczywiście angażować się w te zachowania trudne, żeby mama go przytuliła później i wycałowała. Że zniesie to, że mama go okrzyczy, czy tam gdzieś szarpnie, ale potem ten moment takiej bliskości następuje. Więc jest to bardzo takie koło błędne tych kar, tych negatywnych emocji, które, no nie warto w to wchodzić. To się wymaga alternatywę. A jestem też ciekawa, czy się z tym zgodzisz, bo my tu już tutaj trochę w Letniej Akademii ten temat kar poruszaliśmy i kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy też o tym, że w pewien sposób wyznaczanie dzieciom kar uczy ich manipulacji, ponieważ dziecko dostaje karę i próbując potem jej na przyszłość uniknąć, uczy się na swój sposób kłamstwa. Zgadzasz się z tym, że to też się tak może dziać? Nie spotkałam się z taką interpretacją. Być może tak jest. Na pewno jest tak z karami, że żeby one działały, to też muszą wystąpić za każdym razem, kiedy to trudne zachowanie się pojawi. Bo jeśli nie wystąpią, to jest troszeczkę odbierane jako nagroda i niejako wzmacnia to trudne zachowanie. Więc trzeba by było jak ten policjant stać nad dzieckiem cały czas i pilnować i te kary wymierzać. No ale właśnie, dobrze, że już jesteśmy przy nagrodach, bo to jest jednak dopuszczalne w pozytywnym wzmacnianiu, prawda? No to jest tak naprawdę podstawa. Mhm. Nagroda jako każda przyjemna konsekwencja danego zachowania, która sprawia, że dziecko się zaangażuje w nie ponownie. No i w przypadku dzieci to i w ogóle dorosłych również, no to tą największą nagrodą jest akceptacja, czułość, uwaga ze strony rodzica. Więc mówimy tutaj głównie o niematerialnych wzmocnieniach. To są właśnie te wzmocnienia pozytywne, bardzo, bardzo silne, wzmocnienia społeczne. Mhm. Ale właśnie dużo się słyszy, bo to też był u nas dość gorący temat razem z karami. Dużo się słyszy o tym, że stosowanie nagród w pewien sposób, i sama mi to zasugerowałaś, obniża motywację dziecka. Jak się do tego możesz odnieść? Tak, bardzo dużo się na ten temat mówi. Do Polski tak naprawdę mam wrażenie, że nie dotarły jeszcze te właśnie ani literatura, ani najnowsze ustalenia naukowe dotyczące wzmocnień pozytywnych. Jest bardzo dużo tej literatury w Stanach Zjednoczonych publikowanej teraz, no, która jednak przeczy tego typu poglądom. Mamy na szczęście, ponieważ psychologia behawioralna jest taka mocno naukowa, więc mamy bardzo dużo dowodów naukowych na to, że tak nie jest, że nie trzeba się bać chwalenia i nagradzania,
pod warunkiem, że spełniamy pewne kryteria. Mamy na przykład, może wspomnę jeden eksperyment naukowy. To eksperyment psycholożki Carol Dweck, która sprawdzała, w jaki sposób różne rodzaje chwalenia wpływają na motywację uczniów, gimnazjalistów. I część gimnazjalistów była chwalona za wysiłek i za włożoną pracę w zadanie, a część była chwalona za wrodzoną inteligencję i talent. I okazało się, że te dzieci, była oczywiście też grupa kontrolna, jak to w dobrze zaprojektowanym psychologicznym eksperymencie. Okazało się, że te dzieci, które były chwalone za wysiłek, za wkład pracy, świetnie radziły sobie w różnych testach, wybierały trudniejsze zadania, a jeżeli zdarzały im się porażki, to one tego nie brały do siebie. Nie mówiły, że ta porażka przydarzyła im się dlatego, że oni są beznadziejni. Natomiast ta grupa, która była chwalona za to, że rzekomo są utalentowani, że są świetni, na przykład, bo to była matematyka akurat, no, jesteś taki dobry z matmy, okazywało się, że oni byli mniej skłonni do podejmowania ryzyka, jeżeli chodzi o wybór trudniejszego zadania. Byli tacy bardzo zachowawczy i bardzo źle znosili porażkę. Więc ten rodzaj chwalenia, który jest wykorzystywany do kształtowania wartościowych zachowań, to jest ten pierwszy rodzaj. To jest chwalenie zawsze za wysiłek i za malusieńkie sukcesy względem jakby poprzedniej sytuacji. Czyli nigdy nie porównujemy dzieci na przykład ze sobą. To nie są pochwały czy też nagrody, bo to jest dokładnie ten sam mechanizm, tak jak na przykład w szkołach, że mamy jeden jakiś tam, no nie wiem, poziom, do którego wszyscy muszą dorównać. Ci, którzy na ten poziom skoczą, dostają piątki, ci, którzy są trochę mniej dobrzy, dostają czwórki, ci gorsi truje i tak dalej. Chodzi o to, że każdy jakby ma, no jest indywidualnie traktowany, tak? Śmieję się, że to najbardziej niegrzeczne, najbardziej problematyczne. Niegrzeczne mówię w cudzysłowie, bo oczywiście nie zgadzam się z takim etykietowaniem dzieci, ale dziecko, które ma największe problemy, to ono powinno dostawać najwięcej pochwał. Również takimi dziećmi się pracuje właśnie na nagrodach, ponieważ to u tego dziecka powinniśmy być wyczuleni na wyłapanie najmniejszego postępu, żeby wzmacniać jego poczucie wartości, żeby rozbudowywać ten repertuar, być może skromniutki tych pozytywnych zachowań, no bo jeżeli takie dziecko będzie tylko karane, krytykowane i ono nigdy na przykład nie zasłuży na tą uśmiechniętą buźkę czy tam lizaczka, to ono po prostu zrezygnuje, ono się wycofa. Więc jest to zupełnie inne podejście do nagradzania czy chwalenia niż w takim tradycyjnym modelu wychowawczym, czy też szkolnym. No i jeszcze taka ciekawostka, że również badania nad dużymi grupami dzieci objętymi programami takimi właśnie związanymi z psychologią behawioralną i ze wzmacnianiem pozytywnym. Takie programy są w Stanach Zjednoczonych, to są programy bardzo często finansowane z publicznych pieniędzy, bo one są już sprawdzone, przebadane, wiadomo, że dają dobre wyniki, więc okazuje się, że te dzieci, które otrzymują bardzo dużo pochwał, bardzo dużo akceptacji i bardzo dużo uwagi, to są dzieci, które wyrabiają sobie właśnie dużą motywację wewnętrzną, bardzo w siebie wierzą, jak również mają bardzo dobre relacje z innymi ludźmi, ponieważ one również uczą się doceniać innych ludzi w ten sposób. Natomiast dzieci, które są rzadko chwalone, gdzie te warunki do tego, żeby otrzymać tą pochwałę, są bardzo wyśrubowane, to te dzieci są właśnie takimi dziećmi, które nie wierzą w siebie, które nie mają tej wewnętrznej motywacji i zrobiłyby wszystko za dobre słowo. Więc jest to raczej wynik braku chwalenia niż chwalenia samego w sobie. Mhm. A dużo mówimy o samych pochwałach, właśnie dobrych słowach. A co z nagrodami rzeczowymi, czyli o tym wspomnianym lizaczku? Czy to jest dopuszczalne? Jak najbardziej, tylko że znowu nagrody w takim tradycyjnym znaczeniu, a wzmocnienia pozytywne, to są dwie różne rzeczy. I
No, myślę, że no, nie dałabym rady tutaj opowiedzieć o tym, jak stosowane są nagrody, tak technicznie wszystkiego wytłumaczyć, ale jest to metoda przejęta z metod terapeutycznych, z metod terapii grupowej, która została zapoczątkowana tak naprawdę w latach 60. i dała absolutnie spektakularne wyniki, ponieważ była na przykład wykorzystywana po raz pierwszy w pracy z dziećmi autystycznymi, niewerbalnymi. Jedna z pierwszych prac, która się pojawiła na temat wykorzystywania nagród, dotyczyła tego, że jedna terapeutka nauczyła dziecko mówić, dziecko, które było niewerbalne, z którym nie było kontaktu. Jest to nie za pomocą nagrody w stylu dyplom pod koniec roku, tylko tak zwanej gospodarki żetonowej, że tam, gdzie następuje najmniejszy postęp, dziecko zbiera punkt, a potem te punkty wybierane są na nagrody, które są indywidualne. Nie jest to tak, że wszystkie dzieci dostają lizaka, tylko każde dziecko dostaje to, co dla niego jest akurat atrakcyjne. No, ja też różne rzeczy widziałam i podczas moich praktyk i pracy z dziećmi było na przykład dziecko, dla którego największą atrakcją było moczenie nóg w wiaderku, czy właśnie rozklapywanie wody, więc naprawdę to nie jest ten przysłowiowy lizaczek. No i te metody gdzieś tam są wykorzystywane, znaczy gdzieś tam, w zasadzie w bardzo różnych kontekstach, natomiast no, do Polski jeszcze tak naprawdę nie trafiły w takiej formie bardziej zinstytucjonalizowanej. Jest pierwsza jaskółka, jest to tak zwana gra w dobre zachowanie i z tego co wiem, były już pierwsze projekty pilotażowe w szkołach, więc trzymam kciuki, żeby pojawiło się ich więcej, ponieważ obserwowanie młodzieży, która była objęta tymi programami w Stanach Zjednoczonych, a są to, były to grupy młodzieży zagrożone przestępczością, jeżeli oni jako dzieci przez rok mieli dostęp do takiego programu, właśnie gdzie były wzmacniane pozytywnie za współpracę w grupie, za zachowywanie się zgodnie z pewnymi zasadami, potem te dzieci miały o wiele mniejsze prawdopodobieństwo popadnięcia w konflikt z prawem, alkoholizmu, depresji. No, po prostu wyniki są bardzo tutaj jasno wskazują, że to jest bardzo rozwojowy temat. Mam jedno takie pytanko, komentarz od pani Agaty, ale jeszcze zanim do tego pytania przejdziemy, bo ja tylko chciałam zgłosić, że widzę je i zaraz będzie, to chciałam się jeszcze zapytać, bo tak omówiłyśmy kary, omówiłyśmy nagrody, a co z krytyką? Czy w ogóle dopuszczalna jest jakakolwiek krytyka w takim sensie, że jakikolwiek negatywny przekaz, komentarz? Dopuszczalna jest zawsze, prawda? Bo my nie jesteśmy robotami jako rodzice. Nie mówimy tutaj o sytuacji terapii. W terapii nie jest dopuszczalne wykorzystywanie takich przekazów. Mówimy tutaj o tym, że ja zachęcam rodziców do tego, żeby w swoim życiu gdzieś tam włączyli pewne nowe rozwiązania, nowe metody, podejście, które im po prostu ułatwi życie. Tak samo zachęcam do tego wychowawców przedszkolnych, czy wszystkich ludzi, którzy pracują z dziećmi. No i oczywiście to, że powiemy dziecku, nie podobało mi się, jak coś tam zrobiłeś, to przecież nic strasznego się nie stanie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w ten sposób nie nauczymy dziecko lepiej się zachowywać. I to jest też takie bardzo, bardzo fajne, żeby sobie z tego zdać sprawę, że to po prostu nie działa. Tu nie chodzi o to, że ja namawiam ludzi do tego, żeby nie krytykowali dzieci, bo mi jest przykro, jak ludzie mówią dzieciom nieprzyjemne rzeczy. I jest mi przykro. Ale też chodzi o to, że to kompletnie po prostu nic nie wnosi. Oprócz tylko tego, że, no, że dziecko przestaje wierzyć w siebie. A jak już powiedziałam, to takie bardziej opozycyjne dostaje taką ściągawkę z tego, co zrobić, żeby rodzica wkurzyć. Jeżeli chcemy z dzieckiem rozmawiać o tym, jak powinno naszym zdaniem wyglądać jakieś zachowanie, chcemy go nauczyć jakichś zasad, to świetnie jest o tym mówić, znów używając tego pozytywnego języka. W ogóle to jest też bardzo ważne, żeby te zasady bardzo mocno podkreślać i werbalizować w domu, w szkole, w przedszkolu. Nam się wydaje, że dziecko gdzieś tam się domyśla, jesteśmy źli, że
czegoś nie robi, czy coś robi nie tak. Ale bardzo często nigdy tak naprawdę na głos wyraźnie nie powiedzieliśmy dziecku, jaka jest zasada związana z tą kwestią. Jakie zasady panują w naszym domu? Ja, kiedy prowadzę programy online dla rodziców, czy pracuję indywidualnie na konsultacjach, to bardzo często proszę rodziców, żeby napisali takie na przykład 6 zasad, żeby tego nie było za dużo. 6 najważniejszych zasad, które panują w domu, powiesili je gdzieś w widocznym miejscu. Nawet jak dziecko nie potrafi czytać, to żeby rodzice do tego wracali i należy do tego wracać. Na przykład jesteśmy dla siebie mili w domu. To jest jeszcze taka rzecz, że mili to jest bardzo ogólny taki termin, więc warto sobie kiedyś usiąść i porozmawiać z dziećmi o tym. Co waszym zdaniem oznacza, że jesteśmy dla siebie mili? No, pomagamy sobie. Zwracamy się do siebie kulturalnie. Mówimy do siebie spokojnym głosem. Prawda? Czyli jedna zasada. Druga zasada, powiedzmy, sprzątamy po sobie talerze po obiedzie. Prawda? To wszystko zależy, na jakim jesteśmy poziomie akurat, czego akurat chcemy nauczyć dzieci. Albo dzieci karmią rybki, prawda? To jest, czasami mówimy, tak, ja ci kupiłam tutaj zwierzątko, a ty się nim w ogóle nie zajmujesz, ale czy tak naprawdę rzeczywiście siedliśmy sobie i porozmawialiśmy o tym, jakie są moje oczekiwania wobec dziecka, czy on ma te rybki karmić, albo tego pieska wyprowadzać? Więc to wszystko jest też bardzo ważne. To są takie działania, które nie są związane z pozytywnymi konsekwencjami, ale one dają dziecku szansę na lepsze zachowanie, na to, żeby pewne trudności w ogóle się nie pojawiły. A prawda jest taka, że nie zawsze jest tak, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Często jest tak, że jak jakaś trudność się nie pojawi, to zachowanie nie będzie miało szansy być wzmocnione przez otoczenie. I po prostu ono nie wejdzie do repertuaru dziecka. Czytam ci komentarz, bo w nim jest też zawarte pytanie pani Agaty, a ewentualnie czekamy jeszcze przez chwilę na inne pytania. Odnośnie eksperymentu, o którym wspominałaś, co jeśli zdolne dziecko nie wkłada wysiłku w jakiś przedmiot szkolny, a mimo to dostaje 5, ale nadal nie ma ochoty na trudniejsze wyzwania? To sygnał, mogę mniej się wysilać. No to u takiego zdolnego dziecka ewidentnie oceny nie są motywacją po prostu. System szkolny ogólnie jest tak ukształtowany, że wydaje mi się, że niewiele dzieci tak naprawdę czuje się zmotywowanym tym, co szkoła oferuje, jeżeli chodzi o właśnie docenianie wysiłku. Czyli jeżeli dziecku nie zależy, no to mamy tutaj różne opcje. Albo po prostu, jeżeli to jest dziecko jakieś starsze, no zostawić go z tą decyzją, prawda? Bo to jest jego życie, być może to dla niego nie jest ważne. Z drugiej strony, jeżeli widzimy, że jest jakiś wielki talent i chcielibyśmy jednak dziecku pomóc taką myślą, że ono teraz nie wie, prawda, jak to się mu może kiedyś przydać. To jest to w ogóle z nauką, że to jest ten taki dział naszego życia, gdzie te wzmocnienia nie przychodzą natychmiast, więc to jest po prostu dla dzieci nieatrakcyjne. Dziecko się uczy języka obcego, a korzystna konsekwencja pojawi się za 5 lat, jak pojedzie sobie za granicę na wakacje i będzie mógł na przykład się dogadać z kimś, z jakąś ciekawą osobą, prawda? Więc tutaj rola rodzica czy nauczyciela to jest właśnie dorzucić trochę tych wzmocnień zewnętrznych. I znam na przykład pewną mamę, która wspaniale ze swoją córką pracuje na wzmocnieniach, na takiej właśnie gospodarce żetonowej, na nagrodach, jeżeli chodzi o naukę gry na skrzypcach. Bo jej córeczka jest bardzo utalentowana, ale jest jeszcze mała. I czasem jej się chce ćwiczyć, a czasem nie. Więc tutaj naprawdę możemy wykorzystywać różne systemy motywacyjne, żeby trochę to zainteresowanie podkręcić. Okej, dopóki nie ma kolejnych pytań, to ja już tak powoli będę nas, Olu, kierować w stronę takich podsumowań całej rozmowy. Zostało nam kilka ostatnich minut, więc może to już się kilka razy wskazówki przewijały przez całą rozmowę, ale tak zbierzmy to pokrótce razem. Jak radzisz zatem rodzicom, którzy chcą założenia twojej metody wykorzystać na co dzień, formułować komunikaty do ich dzieci,
żeby te dzieci z nimi współpracowały i żeby wszyscy byli szczęśliwi. Mhm. Więc przede wszystkim na spokojnie i bez pretensji. Też może powinna była od tego zacząć, żeby nie brać tych trudnych zachowań dzieci do siebie. Ponieważ one powstają tak naprawdę w toku doświadczeń dziecka i dziecko się zachowuje w jakiś sposób, ponieważ otoczenie, czyli między innymi my, nauczyliśmy go, że jakieś korzyści z tego ma. Albo że jeżeli zrobi nam taką porządną awanturę, to się wykręci od jakiegoś obowiązku, albo że właśnie tata się w końcu zainteresuje, co się dzieje, jak coś dziecko nabroi. Więc żeby nie brać tego do siebie, żeby wyluzować, żeby na spokojnie podchodzić do tych różnych takich domowych potyczek, tak to nazwę. No i jeżeli chcemy dziecku wydać polecenie, to tak, przede wszystkim spróbujmy w tym poleceniu zawrzeć informację, czego oczekujemy, czyli zamiast nie siedź tak, to usiądź prosto. Kolejne pytanie sobie zadajemy, czy to jest w ogóle ważne? Na przykład, czy to jest ważne, że dziecko ma siedzieć prosto, a może niech sobie siedzi jak chce? Wybierajmy właściwe bitwy. To jest taka moja kalka z angielskiego takiego powiedzonka, choose the right battle. Czyli zastanówmy się, czy warto w ogóle kruszyć kopię o jakąś rzecz. Mi się przypomina taka sytuacja kiedyś z mojego domu, że moja córka w środku lata wyciągnęła swoją kurteczkę puchową, którą bardzo kocha i postanowiła w niej spać. No i moja pierwsza reakcja była taka, że no jak to spać latem w kurtce, a potem sobie pomyślałam, no kurczę, to jest w zasadzie jak kołdra przecież. Może po prostu nie być przykryta, niech się ubierze w tą kurtkę. Po co ja mam w ogóle się z nią o to kłócić? No i tak założyła sobie tą kurtkę, w środku nocy ją zdjęła. Nie było żadnego problemu. Stwierdziłam, że to nie. Lepiej jest zostawić na coś, gdzie rzeczywiście będę musiała jej odmówić. I wtedy już to będę musiała się tego trzymać. Więc trzymajmy się tego, co już raz powiedzieliśmy i kompletnie sobie odpuśćmy grożenie też dzieciom. Bo te groźby potem zazwyczaj, na szczęście, ich nie spełniamy, ale one też niczego nie uczą. Takie, że mamusia zaraz wyjdzie, to wszyscy znamy. Obracanie się na pięcie spektakularne, no to ja idę bez ciebie, nasze dziecko dalej nie ma ochoty za nami iść. Wtedy się wracam, no i co? No i dziecko wie, że po prostu mama mówi sobie amuzom i wcale nie muszę jej słuchać, bo ona przecież tego nie zrobi. Więc trzymajmy się raz, jeżeli już postanowimy, że coś chcemy od dziecka wyegzekwować, to się tego trzymajmy i jeżeli dziecko nas posłucha, to wzmacniajmy to, doceniajmy. Prawda? Och, jak pięknie, że od razu do mnie przyszedłeś, kiedy cię zawołałam. Super, że oddałeś mi telefon. O, to jest bardzo taka trudna rzecz, prawda? Rodzice, Iza mi coś zniknęła, ale mam nadzieję, że jeszcze jestem na wizji. Rodzice często, nie wiem, czy mnie słychać. Nie miałam żadnego feedbacku. O, jesteś, Izabela. Dobrze, zniknęłaś na chwilę, nie wiedziałam, czy mnie było słychać i trochę straciłam wątek na koniec. Więc no, w każdym razie mówiłam o tym, żeby nie grozić dzieciom i żeby... Nie, chyba dużo właśnie mnie ominęło. Tak. Chciałam cię jeszcze, Ola, na samym końcu zapytać, bo to mi umknęło gdzieś po drodze. Ty mówiłaś, że sama opracowałaś tę metodę na tym, że twoje dzieci się buntowały, a powiedz mi, czy jesteś w stanie określić, jak długo zajęło, zanim zobaczyłaś rezultaty? Mhm. Znaczy dziecko jedno, tak, moje się buntowało i też przyczyna była tego taka, ale o czym się dowiedziałam długo, jakby po fakcie rozpoczęcia tych problemów, że moje pierwsze dziecko ma zespół Aspergera, więc jemu ogólnie było trudniej te wszystkie zasady sobie przyswoić i mi było trudniej jemu je przekazać. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak szybko to zaczęło działać, no to to były tak jakieś 3 czy może 4 lata takie bardzo, bardzo trudne,
i następnie, tylko że to już była sytuacja terapeutyczna, tak? Że moje dziecko poszło na terapię i po kilku tygodniach w zasadzie zmiana była no, niewiarygodna. On tak szybko zaczął współpracować, tak szybko zaskoczył tą metodę właśnie wzmacniania pozytywnego, że w zasadzie po 3 miesiącach myśmy przerwali terapię, bo stwierdziłam, że to, co jest takie najważniejsze dla nas, to są rzeczy do przepracowania w domu, czego się nie da w gabinecie wypracować i od tej pory już sami sobie radziliśmy, więc to była kwestia no, 3 miesięcy. Natomiast jeżeli się pracuje, no jeżeli to nie jest dziecko z zaburzeniami rozwoju, bo to są jednak sytuacje wymagające intensywniejszej terapii. Tak? Spotkań, żeby to nie mama czy tata wprowadzał cały ten system, tylko terapeuta, a potem fajnie jest, jeżeli rodzice oczywiście to kontynuują. Natomiast kiedy ja pracuję z rodzicami dzieci, które po prostu przejawiają trudne zachowania, czy to na kursach, czy to w takich indywidualnych konsultacjach, to ta zmiana czasami zajmuje kilka dni i jest po prostu zupełnie inna sytuacja w domu. Czasami mamy mówią, że to jakaś magia, no ale to tak naprawdę twarda nauka, prawda? Tylko to po prostu bardzo szybko działa. Zmierzając już powoli do końca, jeszcze chciałam Ci przeczytać, bo Ola nie widzi Waszych komentarzy, że Pani Agata Ci podziękowała za odpowiedź i powiedziała, że faktycznie postara się wypracować gospodarkę żetonową. Także mam nadzieję, że te rady rzeczywiście uda się wprowadzić w życie. A my już powoli będziemy zmierzać do końca, aczkolwiek chciałabym jeszcze raz pod koniec przypomnieć, że pomimo, iż dzisiejsze spotkanie jest ostatnim z serii Letniej Akademii, to sama Akademia się dopiero rozpoczyna. Wraz z wrześniem już dzisiaj zapraszam Was na spotkanie za tydzień. W czwartek o tej porze będziemy rozmawiać z Joanną Kokoszkiewicz, która jest autorką książki Mama w sam raz. I będzie też znowu trochę o złości, tylko tym razem od drugiej strony, bo nie o złości dziecka, tylko o złości rodzica na dziecko. Także zapraszam serdecznie. Na pewno skontaktujemy się z Wami i zaprosimy na ten webinar, żebyście mogli się zapisać. A Ola, Tobie bardzo dziękuję za spędzenie kolejnego wieczoru, bo tak jak mówiłam, już spędzałyśmy jeden w radiu, też rozmawiając o Akademii Lajki. Dziękuję, że się dzisiaj z nami połączyłaś i podzieliłaś się swoją wiedzą. Ja też bardzo dziękuję. Myślę, że super się dopełnia ten następny temat, bo tak naprawdę ważne dla mojej metody jest to, żeby właśnie nie złościć się, nie okazywać tych emocji takich silnych. I też chciałam zaprosić wszystkich naszych widzów. Jeżeli Państwa zainteresowała ta metoda, to zapraszam na moją stronę internetową www.olażabicka.pl, tylko bez kropki nad z, gdzie jest do pobrania audio, gdzie zajmuję się tym samym tematem, ale troszkę bardziej rozwijam wszystkie te punkty, więc zachęcam do pobrania sobie tego nagrania. To my też to jeszcze zbierzemy i wyślemy, także ja też polecam bardzo serdecznie i wszystkim, którzy dzisiaj z nami spędzili wieczór, również dziękuję i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Że dobranoc Olu i dobranoc wszystkim. Dobranoc, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.